Otwieram piątą sesję Rady Miejskiej w Bukownie. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza. Witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, pana kierownika jednostki organizacyjnej, panią z biura rady, panią mecenas, wszystkich radnych i mieszkańców oglądających naszą transmisję przez internet. Zanim przejdę do przedstawienia porządku obrad, sprawdzimy kworum. Czternaście osób obecnych, jedna nieobecna. Obrady sesji są prawomocne. Przedstawię porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Mamy tutaj wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i porządek obrad. W drugim punkcie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55/517/2024 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Bukowno i w punkcie trzecim zakończenie obrad. Czy ktoś w imieniu wnioskodawcy chciałby coś wnieść do porządku obrad? Dziękuję. Przechodzimy do realizacji przebiegu obrad. Jesteśmy w punkcie drugim. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 85/517/2024 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Bukowno. Ponieważ doszła nam pani radna, jeszcze raz sprawdzimy kworum. Bardzo proszę. Błąd. Teraz już drugi raz może trzeba. Chwileczkę zaczekamy. Piętnaście osób obecnych, dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie drugim, rozpatrzenie projektu uchwały, przeczytam uzasadnienie. W związku z podjęciem uchwały nr 85/517/2024 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Bukowno, która nie uwzględniła zmian w cenniku opłat wprowadzonych uchwałą nr 79/477/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2023
2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 60/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Bukowno należy wprowadzić prawidłowy cennik opłat zgodny z założonymi planami finansowymi dochodów jednostki samorządu terytorialnego MOSiR przyjętymi uchwałą budżetową na 2024 rok i dostosować zasady korzystania z obiektów do potrzeb użytkowników. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wykonania założonych planów finansowych dochodów jednostki. Otwieram dyskusję. Pan Jarosław Tom. Tu się oczywiście kręci. Widzę tylko po światełku. Pan Jarosław Tomczyk, proszę. Zacznę może od kwestii formalnych, które mi się w tym projekcie nowej uchwały rzuciły w oczy i poproszę o wyjaśnienia, a potem przejdę do kwestii merytorycznych. Przy trzech punktach mam tutaj znak zapytania. Paragraf 1, punkt 1, podpunkt D, salka konferencyjna 50 zł jednorazowo opłata. Czy ta opłata jednorazowa jest za godzinę, czy jest po prostu jednorazowa, ktoś wchodzi do salki i kiedy wyjdzie, to wyjdzie, ma zapłacić 50 zł, bo wszędzie indziej mamy za miesiąc, za godzinę, więc wydaje mi się, że to wymaga doprecyzowania albo wyjaśnienia. Druga wątpliwość formalna to jest kwestia w tym samym paragrafie punkt trzeci podpunkt C przygotowania boiska piłkarskiego do rozgrywek, wyznaczenie linii i tym podobne 50 zł jednorazowo. To jest taka opłata, którą i rozumiem i jednocześnie nie rozumiem, bo zdaję sobie sprawę, że boisko do meczu trzeba przygotować, wysypać linię i powiesić siatki, czego nie trzeba robić koniecznie na treningu, jak ktoś z niego korzysta, tylko no wiem też doskonale z praktyki, że nie na każdy mecz się te boiska wysypuje i teraz pytanie, no ktoś zapłaci za wysypanie, a ktoś następny po nim wejdzie i już tego nie musi robić, bo ma wysypane, czy tego nie można było umieścić w jednym punkcie i ujednolicić tej jednej ceny, no bo skoro wynajmujemy to boisko i bierzemy za to jakieś pieniądze, to ono tak naprawdę powinno być dla użytkownika gotowe. I trzecia rzecz formalna, to bardziej jak sądzę do pani mecenas. Piszemy w paragrafie 2, że traci moc uchwała z 6 września 2026 roku. Nie będę tutaj czytał dalej, tylko nie bardzo wiem, po co to piszemy, skoro ta uchwała i tak już dawno straciła moc. Tak, 23 roku, bo przecież uchyliliśmy ją w uchwale z 12 stycznia, czy też Rada ją uchyliła 12 stycznia 2024 roku, więc ten paragraf wydaje mi się zupełnie zbędny w tym projekcie. No tak, bo w uchwale z 12 stycznia 2024 jest zapis, że traci moc uchwała z 2018 roku z 29 maja w sprawie tych opłat, a to z 23 roku jest jej tylko i wyłącznie zmianą, więc automatycznie też traci razem z nią ważność i tak już nie obowiązuje, więc myślę, że ten zapis jest po prostu zbędny tutaj. To w kwestii formalnej, a do merytorycznej myślę, że przyjdziemy za chwilę. Dobrze, dziękuję. Pani Zofia Skałka. Ja mam pytanie do pana dyrektora. Jak to się stało, że myśmy dostali w poprzedniej kadencji właśnie taki cennik w projekcie, który teraz musimy zmieniać? Bardzo proszę, pan kierownik. Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, może po kolei dwa punkty Pana Radnego. Oczywiście zgadzam się, pomieszczenie biurowe, Boże, salka konferencyjna 50 zł za godzinę. Drugie pytanie, 50 zł opłata za przygotowanie boiska do rozgrywek. To jest punkt, który należy uznać za taki dyscyplinujący, ponieważ
coraz częściej zdarzają nam się sytuacje, że są zgłaszane zawody sportowe. My przygotowujemy to boisko, gdzie jest poniesiony jakiś nakład, czyli roboczogodziny plus materiał do oznaczenia linii, a na godzinę przed zawodami dowiadujemy się, że ich po prostu nie ma. Pani radna Skałka, jak to się stało? Wytłumaczenie może być tylko jedno. Dyrektor, przygotowując pewne zmiany do uchwały, jakie były między uchwałą, jakie zaistniały między uchwałą z 26 września 2023 roku, a podjętą w dniu 12 stycznia 2024, najprawdopodobniej pracował na nieaktualnym pliku, bo innego wytłumaczenia po prostu nie widzę. Natomiast złożył te pewne poprawki, gdyż w międzyczasie podpisaliśmy umowę na korzystanie z karty Multisport i chodziło o to, żeby w punktach zaznaczyć 50% zniżkę z opłat dla wejść indywidualnych, czyli karta aktywnego mieszkańca i tak dalej. No, nie mam innego wytłumaczenia, zapewne nanosił te poprawki, a pracował na starym pliku, gdzie nie były aktualne ceny. Dziękuję. Proszę, pan Marek Curyło. Dzień dobry, dyrektorze. Ja mam takie pytanie, bo chodzi o Multisporta. Te ceny, które pan podaje, to jest po wykorzystaniu limitu, powiedzmy, który Multisport jest bezpłatny. Ja to dobrze rozumiem? Już panu powiem, o co tak chodzi. Te ceny, czyli no powiedzmy drugi punkt, ma pan tam punkt B, grota solna i cena jest 15,45. Ja rozumiem, że to jest po wykorzystaniu jakby, ta cena jest po wykorzystaniu jakby bezpłatnego limitu, który przysługuje na kartę Multisport. Tak. Czy się mylę? Tak. Okej. Okay. I druga sprawa, dlaczego chodzi mi punkt szósty, basen kąpielowy i punkt E. Nie ma karnetów teraz w tym nowym cenniku, co pan proponuje, dla dzieci i młodzieży. Nie ma. Poprzednim był. Tak, ale jeszcze w poprzedniej uchwale też był jeden karnet. Karnet 90 zł, ponieważ dochodzimy teraz do takiego paradoksu, że pokazał się karnet za 75 zł, czyli w kwocie niższej niż obowiązywały ceny w 2023 roku. I został wprowadzony karnet 35 zł dla dzieci i młodzieży uczącej się. Nie chcielibyśmy, żeby, no proszę sobie popatrzeć, 35 zł karnet na 7 wejść i ktoś przychodzi z kartą, 50% to jest 17,50. 17,50 za 7 wejść to jest... Znaczy ja to mam wyliczone, to już panu pomogę. 5,35 za wejście dla dorosłego i 2, niech będzie 50, wychodziło dla dziecka. Panie radny, wracamy. Chcemy, żeby wrócić do cennika, jaki był zawarty w uchwale z 26 września 2023 roku. Tam wszystkie ceny, jakie były podane w uchwale, nie odbiegały od cen, jakie obowiązywały w sezonie 2023. Byłoby to troszkę niepoważne, żeby na 2024 i dalsze lata, żebyśmy obniżali ceny, jak wszyscy wiemy, energia elektryczna w górę, chemia basenowa w górę, opłaty za godzinę, co pół roku opłaty wynagrodzenia za godzinę, co pół roku w górę. No nielogiczne byłoby.
Stąd propozycja Mosiru, żeby wrócić do jednego karnetu 90 zł na 7 wejść. Czyli jest to 5 wejść plus 2 wejścia jakby gratis. Każdy z mieszkańców może mieć tą zniżkę 50% i to jest 45. 45 policzyć, podzielić sobie na 7 zł, wiemy, wyjdzie tam kwota i ona jest bardzo śmieszna. Proszę Państwa, propozycja jest taka, nie dofinansowujmy wejść na basen dla ludzi spoza Bukowna. Jak jedziemy do Jaworzna, do Sosnowca, zniżki przysługują mieszkańcom Sosnowca. Tu od razu wykluczamy dzieci. To 35. To za 7. Proszę Państwa, ja bym sobie poszedł troszeczkę dalej, bo jeżeli mówimy o tych takich sytuacjach, że co z dziećmi. Jak Państwo zauważyliście w projekcie uchwały, jaka została przygotowana na dzisiejsze posiedzenie sesji, są też pewne zmiany w stosunku do tej uchwały, która została podjęta w styczniu 2024. Na przykład wszystko to, co jest związane z wejściami dzieci i młodzieży. Po prostu wykreśliliśmy zapis uczącej się. Czy nie, czy tam było do 18 roku życia. Tak, uczącej się do 18 roku życia. A co właśnie w sytuacji, gdy... Opatrzę, czy się nie zagalopowałem troszkę? Ale gdzieś tu było i żeśmy wykreślali. Tak. I to była uchwała z projekt. Tu jest basen kąpielowy. Sorki, to już było poprawione. We wstępnym zapisie było tak, że dzieci i młodzież ucząca się do 18 roku życia, w tych, przepraszam, już jest uczących się tylko. Bo jak pamiętam, że kiedyś była taka dyskusja właśnie, na co zrobić, prosty przykład. Choćby technikum, to już jest powyżej 18 roku życia, więc to powykreślaliśmy, zostało dzieci i młodzież ucząca się. No dzieci i młodzież uczą się, bodajże z innych przepisów to jest do 26 roku życia, bodajże tak jest. W którym jesteśmy punkcie? W którym to punkcie jest? Nie, to jest ten zapis, który pokazał się w dzienniku. To jest basen kąpielowy, szósty punkt pod punkt E. Karnet dla osób dorosłych i w nim był też karnet dla dzieci i młodzieży. Tak, ale to zniknęło, ten zapis. Nie mamy, w naszej propozycji nie ma tego drugiego karnetu. Rozumiem, ale obowiązujący jest, tak jak ja teraz to rozumiem, z 12 stycznia 2024 roku. Do obecnej chwili tak. Tak. Czyli jeszcze przez 14 dni jakoś się pospieszy dużo. No niestety tak. Ma pan rację. Jeszcze mogę? No proszę, z tym, że w
kolejności mamy pana Jarka. Proszę, proszę pan Marek. Chodzi mi też o, na komisję budżetu przyszło zapytanie WOPR-u z Olkusz o wejście darmowe lub symboliczną złotówkę. Czy jak my się do tego ustosunkowaliśmy? Wiem, że komisja budżetu zaopiniowała pozytywnie, tylko że w tej uchwale w punkcie 5 upoważnia się burmistrza miasta do stosowania w uzasadnionych przypadkach zwolnień od opłat określonej w niniejszej uchwale po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego z wyłączeniem basenu kąpielowego Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie. Więc w sumie po co to poszło na Komisję Budżetu, jak zwolnień nie ma? Przynajmniej ja to tak rozumiem. Bardzo proszę, pan dyrektor. Znaczy, to już może do pani Cypera, że pan dyrektor to tam. Chyba, że chce odpowiedzieć na to. Jest piąty. Na każde pismo, jakie wpłynie do czy do MOSiR-u, czy do urzędu, w którym jest mowa o jakimkolwiek zwolnieniu, burmistrz zobligowany jest do tego, żeby przesłać o opinię do stosownej komisji, w tym przypadku budżetowej. Dlaczego tak się stało, że jeżeli w ogóle wykluczony jest obieg basen kąpielowy, a trudno mi jest powiedzieć dlaczego. Natomiast nie wiem, czy to jest akurat miejsce na tej sesji, bo mam do państwa taką prośbę, szczególnie do Komisji Budżetu, żeby też bardzo rozważać takie pisma, które wpływają o częściowe lub całkowite zwolnienie za korzystanie z opłat, bo to w jakiś sposób może nam powodować jakieś trudności finansowe, bo wiadomo, że nie możemy sobie porobić wszystkich odliczeń, jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy. Dziękuję. Proszę, pan Jarosław Tomczyk. Jeszcze jeden momencik. Proszę państwa, też nie ma tu żadnych zapisów, ale będziemy pewno obligatoryjnie zmuszeni do tego, żeby stosować inne zniżki, które dotyczą z rozporządzeń na szczeblu ministerialnym, gdzie zobowiązani jesteśmy do bezpłatnego udostępniania obiektów. Chodzi między innymi o weteranów wojennych. Dziękuję. Proszę pan Tomczyk. Najpierw odniosę się do tego ostatniego zdania. No jeżeli burmistrz wie, że nie ma prawa zwalniać, to nie przekonuje mnie absolutnie twierdzenie, że jest zobligowany przedkładać Komisji Budżetu. Po prostu wprowadza Komisję Budżetu w błąd, zakładam nieświadomie i niecelowo, tylko zupełnie nie wiem po co. Natomiast i wykorzystuje dobrą wolę Komisji Budżetu do pozytywnego zaopiniowania. Natomiast myślę, że wpisuje się to w całość tej sytuacji, po którą tak naprawdę żeśmy się tutaj dzisiaj w trybie nadzwyczajnym, podkreślę, spotkali. Powiem szczerze, że jak sobie przeanalizowałem, nad czym mamy debatować i zrobiłem sobie próbę odtworzenia przebiegu zdarzeń, to się przeraziłem. Jakbym zobaczył bruneta wieczorową porą i tą scenę, jak kasjerka sprzedała podwójne bilety na jeden seans i nie wiedziała, co zrobić. Oczywiście tą uchwałę z poprawkami, o których wspomniałem, zapewne za chwilę przyjmiemy, bo przyjąć ją musimy i taka jest potrzeba chwili. Natomiast nie możemy przejść nad tym, co się wydarzyło, do porządku dziennego. Nie chodzi tutaj o to, żebyśmy szukali jakichś kozłów ofiarnych czy wieszali winnych, bo błądzić jest rzeczą ludzką i mylić się jest rzeczą ludzką, ale nie potrafię sobie wyobrazić, jak mogło w ogóle dojść do takiej sytuacji, do jakiej doszło. No bo proszę państwa, pomyślmy. 26 września 2023 roku Rada przyjmuje uchwałę z cennikiem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Okej, super. Mija 3,5 miesiąca, w międzyczasie powstaje budżet na nowy rok, między innymi również budżet MOSiR-u zakładający określone dochody. Powstaje budżet całego miasta, w którym na podstawie tegoż cenniku planujemy dochody, wpływy, koszty. I po tych 3,5 miesiącach
pretekstem jest karta multisport, zapewne słuszna, potrzebna i rozsądna, istnieje potrzeba przyjęcia nowej uchwały z nowym cennikiem. Ja jestem w stanie zrozumieć, że dyrektor pracuje na starym pliku, chociaż powiedzmy sobie szczerze, no nie ma się czym chwalić. Nie wiem, czy przygotowuje ten projekt dyrektor, czy przygotowuje go ktoś na MOSiR-ze, no ale na litość. Jeszcze od tego momentu ta uchwała przechodzi jakąś ścieżkę obiegu dokumentów. Trafia do urzędu, jest tutaj chyba jakiś referat, który MOSiR nadzoruje, który tą uchwałę przygotowuje, ktoś to przedkłada burmistrzowi, burmistrz również to czyta, trafia to do Komisji Budżetu, jeżeli w tej ścieżce cokolwiek mylę, bo zakładam, że ona taka jest, nie robiłem tutaj doktoratu, żeby to sprawdzać, bo nie jest to, uważam, potrzebą krwi. Przedkładane jest to Komisji Budżetu z sugestią, że jest to tylko zmiana i wyłącznie w kwestii multisportu. Trafia to potem na posiedzenie Rady i Rada jednomyślnie 13-osobowo przyjmuje uchwałę. Po czym otwieramy basen w piątek. Nie wiem, kiedy przygotowujemy otwarcie tego basenu, czy przygotowujemy się na MOSiR-ze do otwarcia basenu, no ale zakładam, że chyba nie dzień przed otwarciem i nagle ktoś się orientuje, że mamy uchwalone stare ceny. Nikt po drodze z wymienionych przeze mnie osób nie zaświtało mu, że w nowej uchwale przyjęliśmy stare ceny. No przecież to czymś skutkuje. Zanim nasza uchwała z poprawą wejdzie w życie, minie 14 dni od opublikowania jej w dzienniku urzędowym. Basen jest od piątku. Ja mam pierwsze pytanie, myślę, że pani sekretarz czy pan dyrektor odpowie, to my już dzisiaj możemy szacować, jaką, nie na jaką naraziliśmy miasto stratę, jaka strata będzie poniesiona, bo to już jest fakt, to się już stało. Oczywiście ja poproszę, jak już uchwała wejdzie w życie, o wyliczenie dokładnie tej straty. No możemy śmiało zakładać, liczę na okrągło, że cena biletu to jest około 3 zł różnicy, więc każdy wchodzący od piątku na basen uszczupla budżet miasta o 3 zł. Ja już pomijam aspekt wizerunkowy, że nagle w połowie sezonu mieszkańcy czy ludzie przyjeżdżający na basen dowiedzą się o nowej cenie. No nie jest to powód do dumy i do chwały, natomiast mamy do czynienia z konkretną sytuacją. Straty finansowej dochodów MOSiR-u, dochodów budżetu miasta, straty wyliczalnej. Ja bym chciał wiedzieć, kto za to odpowiada. Są określone jakieś konsekwencje służbowe. Ja mówię, nie apeluję tutaj, że trzeba kogoś zwalniać, wieszać i palić na stosie, bo błądzić jest rzeczą ludzką. Ale gdzieś wszyscy po drodze no chyba mają coś na sumieniu. I nie mogę sobie w tym momencie pominąć faktu, co rodzi takie sytuacje. Jeżeli tutaj na tej sali często pada zdanie o dobrej współpracy, rozumianej przez pana burmistrza najchętniej jako 15 głosujących za każdym przedłożonym projektem uchwały, no to właśnie z taką sytuacją bez refleksyjnego zaufania w to, co pan burmistrz przedłoży, mieliśmy do czynienia 12 stycznia. Tylko nie wiem, czy to wyszło na dobre dla miasta. Bo mówiłem na pierwszej sesji, że nikt z nas nie jest nieomylny, burmistrz również nie jest i od tego jest Rada również, żeby na pewne rzeczy patrzeć i zwracać uwagę, ale od tego jest też aparat urzędniczy, który zanim do Rady ten projekt uchwały, bo jestem przekonany, że Rada przyjęła go w dobrej wierze i w przekonaniu, że dostaje dobry dokument i rzeczywiście chodzi tylko o zmianę związaną z kartą multiplex, no ale ktoś to tutaj na stole położył. I dlatego pytam, kto jest za to odpowiedzialny i jakie są straty budżetu miasta z tego tytułu i proszę o wyjaśnienie tego. Czy teraz do tego się pani sekretarz odniesie? Wyjaśnienia będą udzielane panu radnemu na piśmie. Czy chciałby pan wyjaśnień teraz? Znaczy, ja nie wierzę w to, że jeżeli państwo dowiedzieliście się, że jest taka sytuacja, przeszliście nad tym do porządku dziennego. Ja nie oczekuję w tym momencie konkretnego liczbowego wyjaśnienia. Ja mogę sobie założyć, przyjmując, że każdego dnia przychodzi na basen kilkaset, może w weekend osób i każde, tak jak mówiłem, na okrągło licząc 3 zł, to wiemy, że straciliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych. No jeżeli ktoś w prywatnej firmie naraża ją na stratę kilkudziesięciu tysięcy złotych, no, nie przechodzi to bez echa. No, myślę, że jakieś wnioski z tej sytuacji wszyscy razem no, wyciągnąć powinniśmy, no bo
no nie stało się nic dobrego, to, że musieliśmy się tutaj dzisiaj zebrać, to nie jest nic fajnego. Nad taką sprawą oczywiście. Czy pani sekretarz, czy pan dyrektor będą odpowiadać? Pan dyrektor. To proszę. No faktem jest, że straty jakieś będą. Proszę, ktoś winny jest. Ktoś przygotowywał ten projekt uchwały, ale proszę mi wierzyć, że w moim przypadku niezręcznie mi jest tu zasiadać w tym momencie i być między Państwem Radą Miejską, a kimś, kto ten projekt przygotowywał. Ja akurat, będąc sam w zeszłym roku przez sezon letni, pracowałem nad projektem uchwały, która została podjęta 26 września. I ten projekt wpłynął do Państwa, do urzędu, do Rady Miejskiej. Były przygotowywane wysokości opłat za poszczególne obiekty, przy czym zupełnie nie skupiałem się na wejściówkach na kąpielisko miejskie. Dlatego, że uważałem, że był to pierwszy sezon 2023, gdzie obowiązywały nowe ceny po podwyżce, bo przez kilka lat nie było żadnych podwyżek i tu nad tym się w ogóle nie skupiałem. Bardziej powiedziałbym, że należało podnieść zdecydowanie opłaty za korzystanie z hali sportowej, z sali gimnastycznej, boisk na wolnym powietrzu i przeliczeniu, ile powinna wynosić opłata za oświetlenie na obiektach boisko piłkarskie na Orliku i boisko wielozadaniowe, wielofunkcyjne na Orliku i Korty. Natomiast uchwała została podjęta. Ja byłem pewny, że jest ona obowiązująca. Dyrektor, no chciał, ja, trudno mi powiedzieć, że zrobił to specjalnie. Tak jak powiedziałem, dla mnie nie ma innego wytłumaczenia, jak tylko to, że pracował na tym starym pliku. Jedynie to, bo zostały powprowadzane zmiany. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś, kto wie, że 26 września zostaje podjęta uchwała, nad którą się pracowało, żeby przedłożyć Radzie jakiś dokument, odchodzę sobie na urlop, to nie jest żaden mój wybieg, odchodzę sobie po 5 tygodniach naprawdę nieobecności, a tyle musiałem wybrać zaległego urlopu i rozpocząć go przed 30 września, więc uważałem, że sprawa jest zamknięta. W tym momencie przed otwarciem basenu w ostatnim tygodniu, rzeczywiście w ostatnim tygodniu, nikt nie sprawdza wszystkich uchwał, prawda? Tym bardziej, że są to uchwały, są jakieś wnioski, jedynie te wyrywkowe, które przychodzą i dotyczą MOSiR-u, no to nad tym się pochylamy. Dopiero na szkoleniu kasjerek widzieliśmy, że coś jest nie tak. Zaczęliśmy sprawdzać te ceny i okazało się, że 12 stycznia są zupełnie inne ceny, jakie zostały podjęte uchwałą z 26 września. Stąd nasza interwencja w urzędzie. Mnie jest trudno powiedzieć panu w tym momencie, jakie będą straty czy niższy dochód, przychód z tytułu tego, że oczywiście, jeżeli Państwo przyjmiecie tą uchwałę, przez te kilka plus 14 dni do momentu, gdy będziemy mogli zmienić cenę, ale jest to do wyliczenia. Bardziej bym, może ja się skupiał nad tym, jakby ta uchwała nie została podjęta lub po prostu przeszlibyśmy do porządku dziennego, że pracujemy na cenach, które są z przed iluś lat. Nie jestem w stanie policzyć górnej granicy, ile tracimy wpływu, natomiast tą nie mniej niż jestem w stanie Państwu powiedzieć. To jest nie mniej niż 120 tysięcy złotych.
Panie dyrektorze, tu nikomu, jak sądzę, nawet do głowy nie przychodzi, że to, co się stało, jest efektem działania celowego. Z całą pewnością nie. Natomiast błąd nieumyślny czy niezamierzony też jest błędem, a strata jest faktem i mieszkańcy no, muszą wiedzieć, że w ich budżecie, bo przecież to mieszkańcy są de facto właścicielami budżetu tego miasta, no zabraknie, jak sądzę, kilkudziesięciu tysięcy złotych i ktoś po prostu za to odpowiada. Tylko tyle i aż tyle. Myślę, że ze strony pana burmistrza dostaniemy pełne wyjaśnienie i załatwienie, rozliczenie tej sprawy i przedłożone ono zostanie Radzie, a zapewne komisja rewizyjna, jeżeli będzie taka potrzeba, też podejmie odpowiednie czynności w tym temacie, no bo uważam, że jesteśmy jako Rada za to odpowiedzialni, że nie możemy nad tego typu zdarzeniami przechodzić do porządku dziennego po prostu. Natomiast zgłaszam formalny wniosek o to, żebyśmy uzupełnili w tej uchwale, którą no bezwzględnie trzeba przyjąć, bo no nie stać nas na dalsze straty. Poprawkę w punkcie, paragraf 1, punkt 1. Też mam co do tej numeracji pewne wątpliwości. Proszę pani mecenas spojrzeć, bo mamy paragraf 1, potem jest punkt 1 i jeszcze raz punkt 1. I w podpunkcie D trzeba salkę konferencyjną ustalić za godzinę. No i trzeba wykreślić ten paragraf o utracie mocy przez uchwałę z 2023 roku, no bo ona i tak już nie obowiązuje. Więc proszę o przyjęcie takich poprawek, a następnie przegłosowanie projektu uchwały. Dziękuję. Za chwilkę przejdziemy do głosowania. Jeszcze była w dyskusji pani Zofia Skałka, proszę. Pytać pani mecenas, czy ja to dobrze rozumiem. Chodzi mi o ten punkt 5. Czy jak na tamtej sesji przegłosowaliśmy wniosek, że ratownicy, którzy będą korzystali z basenu na Mosirze, są zwolnieni, mogą być zwolnieni, no radni na to wyrazili zgodę. Teraz widzimy, że nie mogliśmy na to zgody wyrazić, więc w takim układzie, czy burmistrz powinien zwolnić te osoby, czyli ratowników, czy nie? O punkt 5. Aha, to damy, dobrze. Zapis tego paragrafu jest jednoznaczny, że zwolnienie od opłat określonych w tej uchwale mogą nastąpić po uzyskaniu tej pozytywnej opinii Komisji Budżetu Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego za wyjątkiem basenu kąpielowego Mosir, czyli w tym przypadku jest to zwolnienie podmiotowe jakby, więc basen kąpielowy no nie może korzystać z tego dobrodziejstwa, z tego paragrafu 5. I burmistrz nie może też zwolnić, rozumiem? Nie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w dyskusji ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania poprawki. Tak, zaczekamy chwilę. Już można przejść, tak, do głosowania. Można przejść do głosowania. Jeszcze czekamy. Pani Ola i pan Mariusz.
Pan Mariusz jeszcze. Piętnaście głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. I teraz przechodzimy do uchwały już po wniesieniu poprawki, czyli teraz głosujemy uchwałę. Pani Ola. Dziękuję. 15 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 5. sesję Rady Miejskiej w Bukownie. Dziękuję bardzo.